Cześć, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie haul, mierzymy z handem. Zamówienie zrobiłam jakiś czas temu. Niestety, jak mogliście zauważyć, nie było mnie przez tydzień na YouTubie. Zresztą na Instagramie też się połączyłam zupełnie. Moja głowa potrzebowała odpoczynku, mój organizm potrzebował regeneracji. Niestety choroba mnie musiała dopaść, jak pewnie każdego z nas. Dlatego wracam do Was teraz i mam nadzieję, że dam Wam inspirację do jakichś zakupów, do czegoś nowego w swojej szafie, dlatego że mamy wiosnę, słuchajcie, mamy wiosnę, akurat zaszło słońce, ale dzisiaj od rana motywuje mnie dodatkowo to słoneczko. Spojrzałam sobie do mojej szafy, paru rzeczy w niej brakuje, także może tutaj w tym zamówieniu uda się znaleźć coś ciekawego. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co tutaj jest, dlatego że no było taki jeszcze czas temu. I co? Przechodzimy do zamówienia. Taki sobie kartonik. Firma kurierska rozwaliła go, więc niestety musiałam zobaczyć, czy wszystko jest ok z rzeczami w środku. Ale żeby mieć pierwsze wrażenie z Wami tutaj z tymi rzeczami, nie odpakowywałam ich z woreczków, także zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. I na pierwszy rzut oka, słuchajcie, widzę, że kolory. Kolory. Eukaliptus, mięta. Taki banan. Co to w sumie jest? Jakaś bluzeczka pewnie. Chyba kolejna bluzeczka. Nie, sukienka, słuchajcie, chyba jest. Dobra, zobaczymy. O, jakiś top. Jakiś top. O kurczę. Co ja tu zrobiłam? Słuchajcie, to są tylko te... A nie, jest czarna, czarna rzecz, jest jedna czarna rzecz. Ale generalnie, głównie, mamy tu beż, banan, eukaliptus i czerń. Także zobaczymy. Okej, mam tu formularz z informacją o zamówieniu. Także będę sobie sprawdzać ceny. I pierwsza to będzie kurtka koszulowa z koralikami. Ja mam rozmiar S i ona kosztowała w cenie regularnej 150 zł, ale tu widzę, że ona była chyba jakoś mocno przeceniona. To jest minus 56,86, taka dziwna kwota, więc 90 parę złotych, tak? Dobra, to sobie zobaczmy to cudo. To jest znowu rzecz, jakiej ja nie mam. Przepraszam, będę tak pewnie pokrząkiwać co jakiś czas, więc wybaczcie. Ale jeszcze nie do końca jestem zdrowa, więc nagrywać mogę, ale wychodzić z domu nie. Wiecie jak jest. Dobra, i to jest ta koszulokurtka. Nauczona doświadczeniem, że te koszulokurtki, te płaszcze, pamiętacie na pewno z mojego pierwszego holu, one były bardzo duże rozmiarowo, więc ja tutaj wzięłam eseczkę. No, wygląda ona ładnie. Muszę to zmierzyć. Muszę to zmierzyć, te koraliki, ona tu jest na napy. Koraliki są ładne, no teraz koraliki są bardzo modne. Nie mam zdania. Jakoś nie mam zdania, chociaż wydaje mi się, że ona chyba ładnie wygląda. Ale nie wiem, czy to jest mój styl. Ładnie pasuje mi do wnętrza, to na pewno. Następna rzecz to jest, słuchajcie, nie mam pojęcia, co. Tak jak mówiłam, nie pamiętam już zupełnie, co ja tu zamówiłam. Aha, aha, ojej. Dobra, widzę, że to jest krótkie, przepraszam, i szerokie. Ja mam rozmiar S i to się nazywa... Co to będzie? To chyba będzie top z kapturem, naturalna biel, 60 zł. Tak mi się wydaje. Na pierwszy rzut oka nie podoba mi się to. Tu materiał w środku jest ten taki supałkowy. On nie jest miły. To jest pewnie bawełna organiczna. Tak, no, organic cotton. Ale on jest taki mocno teksturowany. Nie wiem, czy to widać. Trochę lniany.
tak wygląda jak materiał taki, wiecie, bardzo eko. Fajny ten sznurek. Nie wiem, muszę to przymierzyć. Na tą chwilę jestem na nie. Zobaczymy, jak będzie leżało na mnie. Dobra, teraz mamy top. Top jest z takiego trochę prążkowanego materiału. Ojej, no ładnie. Ładnie wygląda, bardzo ładnie. To jest eseczka. I ten top chyba 40 zł kosztował. No, czy ja się odważę to założyć do spodenek czy shortów i tak wyjść? Nie wiem. Wzięłam rozmiar S, dlatego że poprzednie topy, które zamawiałam z H&M, ubrałam M. I one wypadały jakieś takie duże. A że ja cały czas walczę o swoją wagę, to stwierdziłam, że spróbujemy. No to dobra. Na razie mamy beżę. Ok, bierzemy coś tutaj z brzegu. I to będzie chyba sukienka. Naprawdę nie pamiętam. O kurczę, ona ma fajny materiał. O kurczę, ale ona jest krótka. No, kolor pewnie nikogo nie zaskoczy, jeśli mnie obserwuje, dlatego że ostatnio mam fazę na taki eukaliptusowy, zielony, miętowy, coś takiego. To jest eseczka i to jest prosta sukienka, jasnozielony, 60 zł, słuchajcie, więc cena dość atrakcyjna mi się wydaje. Fajna bawełenka, dość taka mięsista. Także no, spróbujemy. Nie wiem tylko, czy nie będę wyglądała jak pani w ciąży, ale no to zaraz sobie zweryfikujemy. Kolejna rzecz to jest bluzeczka. Ja tą bluzeczkę wzięłam chyba po to, żeby zrobić sobie set. Tak, bluzeczka jest taka. Też mam rozmiar S, no i tu chyba przesadziłam delikatnie z rozmiarem. Nie zwróciłam uwagi, że to jest seria Divided, a Divided zawsze jest o rozmiar zaniżona, więc tak naprawdę ta S-ka to jest jak XS-ka. No ale fajny materiał, najwyżej sobie zamówię po prostu większą. A ile ona kosztowała? Chyba dwie dyszki. Oczywiście będę wam pisała też na dole ceny. Co to jest? Spodenki. To są spodenki, które są mega turbo prześwitujące. Nie wiem, czy to widać, ale one są naprawdę turbo prześwitujące. One są z takiego materiału tencel. Tencel, liocel i len. Fajna, dość mocna guma, one mają być z wysokim stanem, shorty bladożółty, ja mam rozmiar 36 i to jest 80 zł. No słuchajcie, nie... Gdybym w sklepie je zobaczyła i zobaczyła cenę, na pewno bym ich nie wzięła do ręki. No, sprawdzimy. Nie mówię nie, ale na pierwszy rzut oka nie. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby wziąć takie spodenki. Deficyt spodenek, to na pewno. Ale okej, dobra. Teraz mamy bluzeczkę. I tu mam rozmiar M. Dlaczego wziąłem tu rozmiar M, a tej zielonej S? Też ciekawe. I ta M-ka od razu widać, że jest sporo większa, jest też dłuższa, ma ten charakterystyczny przepraszam, dekolt, tu mocno wycięte, zabudowane od góry, no zobaczymy. I ten top kosztuje 40 zł, tam bez grosza ja zaokrąglam, żebyście wiedzieli, że się zaokrąglam. Ok, i tu mamy fajny kolorek. Rozmiar S. I to będą spodenki. To wiem na pewno, że to są spodenki, bo na nie czekam najbardziej. I je pamiętałam. O kurczę, to jest rozmiar S? I tak dla porównania. To jest rozmiar S? Boże, przecież... Widzicie to?
No nie. Ja już wiem, jaki to ma mieć efekt takiego turbo oversize'u, no ale naprawdę to będzie turbo oversize. No dobra, to tego się nie spodziewałam, że one będą aż tak duże. Na modelce właśnie patrzyłam, ona miała S-kę, no i nie wyglądały na takie turbo wielkie. No dobra, i kosztują szerokie shorty dresowe, miętowo-zielone. 40 zł, cena bardzo fajna. No ale nie, no kurczę. Okej, zostały nam ostatnie dwie rzeczy. Tu są takie wysiki. Rozmiar 39. Są mięciutkie, wiadomo, że sztuczne. Nie wiem, jak ta pięta, czy ona się ładnie ułoży, bo tutaj jest taki tam ściągacz. Kolor jest dość spoko, takie uniwersalne do wszystkiego. Teraz mokasyny są bardzo modne. Nie wiem, jakie mam zdanie. No, nie jestem przyzwyczajona do takich butów. Nie podobają mi się, może tak jak, nie wiem, jakieś sneakersy czy coś innego. I ona kosztowała 80 zł. Zobaczymy, jak będą wyglądać na nodze. I ostatnia rzecz, z tego co pamiętam, jest sukienka. Czarna, zwykła, na dole ma falbankę. To jest taki materiał, no dość prześwitujący, nie wiem, czy to widać. Nie wiem, co mam o niej powiedzieć. Ona była bardzo, bardzo tania, bo ona kosztowała 20 zł. Ale nie wiem, czy za 20 zł ją zostawię. To jest rozmiar S. Bardzo, bardzo wygniecione, jak widzicie. No ale to nic, przechodzimy do mierzenia. Mam na sobie ten pierwszy zestaw. Rozmiar bluzeczki jest ok. Spodenki według mnie są jednak za duże, dlatego że z tyłu się tak dziwnie marszczą. One chyba mają być takie super szerokie, ale dla mnie są też za długie według mnie, dlatego że trochę zaburzają proporcje mojej sylwetki. Dla mnie na nie. Zdecydowanie na nie. Oprócz koloru nie podoba mi się ten zestaw. Ta bluzeczka jest za mocno zabudowana. Nie czuję się w takim fasonie. No, nie. Jeszcze Wam się pokażę w całości, ale no nie. Jeśli ktoś uważa, że poprzedni zestaw był zły, no to ten jest koszmarem. On jest po prostu, słuchajcie, koszmarem. Nie wiem, czy to widać, ale te spodenki są tak turbo prześwitujące, że jak wsadziłam bluzkę do nich, to tu jest materiał bluzki, a tu już wszystko prześwituje, po prostu. One mają też kieszenie, które też prześwitują. Materiał, zresztą jak ja w ogóle wyglądam. Wyglądam, jakby te rzeczy były wyciągnięte psu z gardła. Jedyne, co mają ładne, to tutaj ten okrągły szef. Ale tak generalnie są okropne. Są całe wygniecione, prześwitujące i kosztują 80 zł. Poważnie 80 zł za taki shit, naprawdę. Bluzka to jest rozmiar M. No i jest mi za duża. Jest za długa, za duża, generalnie wielka. Obydwie te rzeczy, no, są okropne. Po prostu one są okropne. Ten zestaw jest straszny. Zastanawiałam się, czy w ogóle Wam go pokazywać, ale przestrzegam w takim razie przed tymi spodenkami. Bluzka, no nie mój fason, to jest ten sam fason co tej poprzedniej zielonej, tylko że tam była S-ka, ona była krótka, bardziej dopasowana i fantastyczna w porównaniu do tego. No, pokażę Wam się, ale to jest po prostu taka nędza. Najgorszy zestaw ever, jaki kiedykolwiek mierzyłam. Spodenki w materiale są jak taka stara piżama. Tak mi się kojarzy, taka stara piżama. Nie, naprawdę beznadziejne i nie warte swojej ceny. Okropieństwo, uciekam z tego zestawu. Kolejna rzecz i kolejny nie. Materiał jest, no, turbo wygnieciony. Jest może fajny,
Generalnie wyglądam jak w namiocie, nie czuję się fajnie. Według mnie widać, że to kosztuje, nie wiem, 20-40 zł, niech to kosztuje w regularnej cenie 40. W życiu bym za to nie dała 40 zł. Mam brzydki dekolt, albo głębszy byłby ładniejszy, albo bardziej zabudowany. Ta falbanka, w ogóle nie wiem, co ona ma dawać. W ogóle jest źle skrojona ta sukienka, bo zobaczcie, tutaj będzie tak ping, ping, odstawać. Jezu, czuję się jak hejter dzisiaj. Po prostu pierwszy filmik po przerwie i takie dno. No ale co zrobić? Tak wygląda w całości, gdyby ktoś był zainteresowany. Ale ja zdecydowanie nie polecam, chyba że potrzebujecie kupić namiot. Pozostając w tematyce namiotów, oto następny. A tak na serio, fajniejszy materiał, trochę mniej wygnieciony. No ale nie. Nie, to już nie ten czas, kiedy ja chcę się chować. Ja się nie chcę chować. Na pewno nie w takich rzeczach. Więc zdecydowanie. Mam też na sobie te buty. I też mówię im nie. Po pierwsze, to nie jest mój kolor. Widać, jaki on jest bardziej taki taupe, zimny. Ja potrzebuję coś ciepłego jednak. Po drugie, jak już kupię takie buty, to na pewno nie po kosztach. Po trzecie, ten tył nie jest w ogóle komfortowy. Rozmiar jest ok, ale one są niewygodne. Są miękkie, ale nie są wygodne. Cały czas mam wrażenie, że ucieka mi pięta przez to marszczenie i to takie dziwne dopasowanie. I one wyglądają po prostu niezgrabnie na nodze. I to tyle w temacie. Okropieństwo. Sorry za moje wybory, ale kto mógł zakładać, że one będą tak złe? I w całości. Nie. Dramat, po prostu dramat. Słuchajcie, przepraszam Was, mam nadzieję, że będzie lepiej. Okej, jest coraz gorzej. Co autor miał na myśli, ja się pytam. Co to jest? Czuję się jak w Star Trek? Ja pierdzielę. Nie. Bardziej jestem Star Wars i Jedi z materiał, jak Obi-Wan. Dobra, to jest dramat, to jest po prostu dramat. Co to w ogóle ma być? Tu wszystko widać. Tu jest wąsko, a tu jest tak. I tak sterczy. Sami ocencie. Dla mnie dramat. Specjalnie założyłam rurki, żeby trochę zrównoważyć moją sylwetkę, ale no, czegoś tak złego się nie spodziewałam. Nope. Next, please. Taaaam! Ten top to jest dowód na to, że firmy odzieżowe nie powinny się brać za aspekty, za tematy bieliźniane. Dlatego, że ta miseczka idzie tu, nie? A mój biust jest tak, gdzie miseczki już nie ma. Od dołu go nie ma. Tu jest za dużo, tu jest za mało na miseczkach. No. Tu się nie da wyregulować, więc grawitacja tutaj niestety nas zabija. No, specjalnie założyłam ten top bez stanika, żeby pokazać, jak źle to wygląda. Po prostu. Naprawdę to jest dramat. Ja nie polecam. I na pewno to nie zostanie. A szkoda, dlatego że sam zamysł fajny. Mogło to być coś bardzo fajnego, seksownego, letniego, no ale nie dla większego biustu, na pewno. Nie wiem, czy mały biust by w tym ładnie wyglądał, bo to jest S-ka. Tak? To będzie po prostu za dużo. Nie. Ostatnia rzecz przed nami.
Mam na sobie ostatnią strówkę. Koszula w roli głównej. I tak, generalnie ona jest naprawdę ładna, ale to zupełnie nie jestem ja. To nie jest zupełnie. Tu nie ma kompletnie nic z mojego stylu. Może troszeczkę fason jest mój, dlatego że ja lubię dość duże takie koszule. Wiecie, że mogę się właśnie tak. I pilot, i serial, i nie wiem, kolka, herbatka, czy co tam chcecie pić. Generalnie ona naprawdę jest fajna, jest ładnie wykonana. Te koraliki według mnie robią z niej taką panciowatą, taką wiecie, chciałabym być Chanel, ale nie jestem Chanel, coś w tym stylu. Materiał jest naprawdę spoko, kolor jest ok, nawet dla mnie. Ale nie wiem. Jest w miarę tania, no bo 90 parę złotych, super. Ale nie ma tego, wiecie, tego wow, ale super, ale ekstra. Nie, no muszę ją mieć. No nie, to tego tu nie ma zupełnie. No tak wyglądam w tej stylówce. Powiem, że jak ja się zobaczyłam w lustrze, to mówię takie, kurczę, nie jest źle. Co ty chcesz od tych butów, od tego topu nawet? Ale nie, zdecydowanie nie, jeszcze wam się pokażę tak w całości. No, co mam powiedzieć? To jest zdecydowanie najgorszy haul, jaki nagrałam. I nie chodzi tu o przerwę, chociaż pewnie słyszeliście jakieś zacięcia i tak dalej. Ale te rzeczy są po prostu beznadziejne. Nie ma jednej rzeczy, którą bym sobie chciała zostawić. Ani jednej. Więc nie wiem, czy to ja tak źle trafiłam, czy to są moje złe wybory. No ale i rozmiary nie takie, styl nie ten. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam też do subskrypcji i do oglądania następnych filmów. Widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że nie tak w beznadziejnym holu bierzemy vlogu czy innym filmie. Do następnego. Pa!